Dlaczego jazz w Mławie? Ponieważ osoba Wiktora Younga, amerykańskiego muzyka filmowego, jazzowego, związana jest z tym miastem. Spędził tu okres wczesnego dzieciństwa. Aktualnie są i inne powody. The murmur of a brook at eventide that ripples by a nook, for where the lovers are. Czego mogą się spodziewać widzowie czwartej edycji Wiktor Young Jazz Festival? No, przede wszystkim świetnej muzyki i doskonałych składów. Wiktor Young Jazz Festival to sposób i platforma, na której chcemy łączyć różne gatunki jazzu i pokazywać świetnych muzyków, którzy występują i prezentują coś odmiennego. Dlaczego w szkole muzycznej, a dlaczego nie? Jest tu odpowiednia sala koncertowa i klimat. Współpraca z placówką wszystkim wyjdzie na dobre. Głównie młodym muzykantom. Niech szukają inspiracji. Uczestniczymy też tak po prostu czynnie. Nasi uczniowie i nauczyciele biorą udział w panelach dyskusyjnych, obserwują koncerty. Więc to, że gościmy tak już bardziej fizycznie muzyków, to tylko zbliży nas właśnie do tej muzyki, do Wiktora Younga i jeszcze łatwiej będzie nam po prostu korzystać z tego, co ten festiwal niesie w takiej sferze po prostu muzycznej. Dlaczego warto słuchać jazzu? Jazz charakteryzuje się dowolnością aranżacyjną oraz tendencją do improwizacji. Nie nudzi, skupia naszą uwagę i wprawia w ciekawy nastrój. Potrafi w sobie rozkochać, a przed miłością nie ma przecież sensu bronić się. Hello, at last, you're mine, alone tonight, there's not a soul in sight, lips I've kissed in a dream can be real, and your arms will be thrills I can feel. You can't deny that love is passing by, just reach for me, start reaching for the sky far away from.